Witam wszystkich w kolejnym odcinku o zamkach. Dzisiaj wyruszę do Walii i będę mówił o zamku Caernarfon, więc zapraszam. Zamek Caernarfon to średniowieczna twierdza w Caernarvon, głównym w północno-zachodniej części Walii, pod opieką Kadu, zabytkowej służby środowiska zarządu walijskiego. Jest to zamek w stylu Motte Embley w mieście Caernarfon, zbudowany w końcu XI wieku aż do 1283 roku, kiedy to król Anglii Edward I zaczął zastępować się z obecnej drewnianej struktury kamieniem. Edwardiańskie miasto i zamek pełniło rolę centrum administracyjnego północnej Walii oraz w rezultacie został utworzony na wielką skalę siły obronne. Nie było celowe powiązanie z Caernarfon z rzymską przeszłością. Pomimo rzymskiego fortu subdued, znajdującego się w pobliżu, w czasie budowy zamku mury miejskie zostały zbudowane wokół Caernarfon. Na początku całkowity koszt wynosi około 20 tysięcy funtów, zaś po skończonej budowie w 1330 roku wyniósł aż 25 tysięcy funtów. Pomimo zamek Caernarfon w wyglądzie zewnętrznym posiadał w większości kompleks wewnętrznych budynków, nie zdołał przetrwać i wiele z tych budowli nigdy nie zostało ukończone. Miasto i zamek zostały zrobione w 1294 roku przez Madog Ap Shilane, woda buntowników przeciwko Anglikom. Caernarfon zostało dobyte w ciągu roku. Podczas gdy powstanie Lindy w latach 1400-1415 zamek był oblegany. Kiedy dynastia Tudorów wstąpiła na tron angielski w 1485 roku, napięcia między Walią i Anglią zaczęła się zmniejszyć. Wtedy zamek stracił na znaczeniu. W rezultacie zamek Caernarfon popadł w ruinę. Pomimo swojego opłakanego stanu podczas angielskiej wojny domowej, zamek Caernarfon był posiadany royalistów i trzykrotnie oblegany przez siły parlamentarne. To był ostatni raz, kiedy użyto zamek w czasie działań wojennych. Zamek Caernarfon został zaniedbany aż do XIX wieku, kiedy państwo sfinansowało wiele napraw. W 1911 roku zamek Caernarfon został wykorzystany jako inwestytura księcia Walii i ponownie w 1939 roku w tym samym celu. Jest też częścią światowego dziedzictwa UNESCO, zamki i obwarowania w górę. A ja się teraz z Wami żegnam. Zapraszam do kolejnego, drugiego odcinka o zamkach walijskich. Cześć!